Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest polski Mapture na mapie Chainsaw Valley. Mapa została ta zrobiona przez FSG Modding i FSG Davar. Pojemność mapy to jest 73,72 MB. Jeśli chodzi o konsolę, to wystartujemy od 709 pojemności slotów przy najłatwiejszym poziomie. Jeśli chodzi o średni i trudny, można to zredukować do 608. Także jest możliwość do pełnej zabawy. Mapa ta ma duże obszary leśne, jak sama nazwa wskazuje. Zajmuje się tutaj głównie drzewami, czyli wycinkam drzew. Na mapie mamy również 23 pola. Kontrakty są dostępne. Można robić kontrakty, można wycinać drzewa, można skupić się na łańcuchu produkcyjnym do koloru, do wyboru. Dobra, pojadę, przedstawię Wam troszeczkę, jak wygląda. Dużo tego nie ma. Jest tu kilka rzeczy, gdzie się zatrzymam po drodze i wyjaśnimy co i jak. Tutaj na miejscu mamy domek w stylu amerykańskim. Jeszcze zapomniałem pokazać pewną rzecz, mianowicie od czego zaczynamy na poziomie łatwiejszym. 3 traktory, 2 John Deere, 1, 4, 7, 5, 5, 2, 7, 8, 10. Ten pierwszy ma 190 koni, drugi ma 175 koni, a trzeci to jest z masy Ferguson, 36, 70 i on ma 170 koni. Ja, takie dobre na początek. Harvester, standardowo Deutsch Fahr, pickup, przyczepa, a prawie wszystko bierze, 8000 pojemności, header, tu mamy urządzenie do kultywacji, tutaj mamy siewnik, przyczepa do headera i obciążnik. To tyle. Nic do wyrąbku drzew, także na to trzeba sobie zarobić, niestety. Jadąc w lewo, tutaj mamy miejsce, gdzie sobie wodę nabierzemy. Jeśli chodzi o trudniejszy i łatwy, średni i trudny, to nie ma dostępnego tego punktu wodnego i tak samo nie ma tego silosa, który jest tutaj aktualnie dostępny. To by było, jeśli chodzi o farmę. Jeśli chodzi o teren, który zaczynamy, to jest... Jeszcze raz. Tutaj mamy pole numer 23 i pole 14. To wszystko należy do farmy i to, co jest podświetlone na niebiesko. Także ten teren możemy sobie modyfikować i robić, co sobie życzymy. A jeśli chodzi o koszty, właśnie jeszcze, to są w miarę zróżnicowane o 47, 87 to są dość takie mniejsze, gdzie jest 49, ten jest 31, ta. No i tereny leśne, które są dużo już droższe, nawet po ponad milion chodzą. Także to już normalnie, że będzie droższe, bo tam można na tym lepiej zarobić. Także nie jest tak źle, można się zająć uprawą, można zająć się zwierzątkami lub całkowicie się skupić na obrębie lasu. Tędy, jak tak jeżdżę tą rzeką, przypomina mi się droga, jak kiedyś jechałem w Austrii wzdłuż rzeki. Też podobnie, z jednej strony teren górzysty z lasami, a po drugiej stronie rzeka, bardzo blisko drogi. Naprawdę ciekawie klimatycznie to wyglądało. Coś podobnie jak to. Tu mamy stację benzynową.
Także oprócz tej farmy, jeśli ktoś zaczyna od średniego i trudnego, może każdy sobie coś umieścić gdzie indziej, sobie farmę rozpocząć przy którejś budynkach, które stoją tak przy drodze. To nie musi być ta farma. Tutaj się zbliżamy do sklepu. Proszę. Tutaj możemy dokonać zakupu. Już sprawdzę, gdzie to się pojawia. O, tam jest. Proszę bardzo. Teraz jeszcze sprawdzę, w którym punkcie się to restartuje. Też miejsce, gdzie sobie naprawimy lub zmodyfikujemy maszynę. Czyli w tym samym miejscu, gdzie się pojawia przy zakupie. Nie ma problemu. Mapa klimatyczna też mógłbym ją porównać do Alaski. Czyli też taka dzicz zalesiona. Tutaj mamy kolejny punkt. W tym miejscu sobie zakupimy zwierzęta. Budynki statyczne. Jakieś wieże z wodą ciśnieniem. Tutaj mamy skup. Jest farmer market, prawdopodobnie większość rzeczy, którą będziemy chcieli sprzedać, będziemy musieli przywieźć tutaj. Jeśli nic innego nie postawimy, to raczej tylko to będzie jako jedyny prawdopodobnie skup, jeśli chodzi o uprawy. W środzie tekstury wygląda dość przyjemnie, nie jest to przesycony strasznie kolorami, czy zmienię w miejscach, gdzie jest cień, jak tu widać. Niektóre mapy w FS19 były dość mocno zacienione, że w niektórych zacienionych miejscach trzeba było używać latarki, niestety. No i ostatnim punktem, do którego podążam, to jest Tartak. Główne miejsce, gdzie większość drzewa będziemy mogli sprzedawać tutaj. Te Tartaki jeszcze pole jest. Tam podobno za tym polem jest jeszcze most, który nie jest zaznaczony na mapie. Więc przyjadę tam, to się upewnię. Czy to jest? Widać go stąd. Na mapie również są umieszczone zabawki. Jest ich 100. Także spokojnie będzie można sobie też dodatkowo dorobić, szukając tych zabawek.
No i myślę, że tak było wszystko, jeśli chodzi o punkty sprzedaży i możliwe rzeczy dostępne tutaj na tej mapie. Jeszcze będę chciał się udać do jednego miejsca. Coś wam jeszcze pokażę. W sumie prawie jesteśmy. Jest miejsce na piknik. I tu mamy pewną wieżę. Watchtower. Tada! Widoki przednie. A, to są fajne widoki. O, sobie warto tu było przejechać, żeby to zobaczyć. Jedynie brakuje tego zapachu leśnego. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o pokazanie mapy. Niegrzecznie jest to. Myślę, że spodobało wam się. Jeśli tak, to wiecie co robić. I zapraszam do następnych map torów polskich robionych przeze mnie, jeśli was interesuje. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.